Siema, witam w kolejnym odcinku. I jako, że za dwa dni kończy się Odyseja, to może sobie tutaj zrobimy te trzy wyspy. Dobra, to możemy tu coś zmienić, ale chyba zostawię tak jak jest. Albo wywalę ten statek, przynajmniej jeden i to. A damy sobie samolot w sumie, bo tak jak mówiłem, ostatnio się do niego przekonałem. Dobra, zacznijmy. Nie wiem, ile tu rund było. 40 tylko, dobra. Idą tędy, no wydaje się, że to nic trudnego. Jeszcze 3K mamy na start. Dobra, dam od razu tutaj. I... chwila. O, inteligentnie, dobra, bo Miko pisał, żeby to dawać. Na razie nie będę tego ulepszał, bo chyba szkoda kasy. Może dajmy to. No i jeszcze jedna. Dobra, zobaczymy. Najwyżej się zresetuje. Ale początek wydaje mi się, że solidny. A, czyli tak działa to solidne. Znaczy inteligentne. Bo tak to rozrzucało na wszystkie strony. A tutaj widzę, że najdalej. I pewnie jakby tu była jeszcze dodatkowa ścieżka, to i tak na tą najdalszą by rzucało. Ale dobra, dajmy to, żeby zakamuflowane mogło uderzać. I to jest płonące. Dobra, owiane balony też niszczy, więc git. Tego Herosa, tam bohatera nie mam odblokowanego, ale raczej bez niego uda się. Wydaje mi się, że to prosty tryb. I chyba na łatwym czy umiarkowanym teraz gramy tą Odyseję. To pewnie po tym odcinku będę sobie jeszcze grał, bo dwa dni, a dostajemy te pucharki. To sobie jakieś skiny odblokuję po prostu. O, i podpala te balony, fajne. Coś jak w sumie ten klej. Tylko klej rozpuszcza, a tutaj pali je. Szkoda, że może jest jakiś mod, że da się szybsze tempo dać. Snajpera bym zrobił, ale wolno kasa leci. Nie wiem, czy kupca chcemy. Chyba nie, na 40 rund to się raczej nawet nie opłaca go robić. Ale to bym zrobił. Tu mogę coś nawet ulepszyć, tylko dajmy to, jemny rozpruwacz. Tak go nie ulepszymy tutaj, bo pewnie kasy zabraknie, ale trzeba powoli odkrywać. Dobra, pozbieram sobie właśnie na ten samolot i te naprowadzające rzutki chciałbym dać. Bo tu chyba nie mamy czego się bać teraz. Możemy jeszcze to dać. W sumie to wyklucza nam potrzebę zakupu tego. Już same te gorące strzały. Dajmy na środek, chociaż bez znaczenia, gdzie byśmy dali, jak na dole dwa razy ulepszymy. No i dobra. Teraz już bez znaczenia, bo mogę sobie gdzie chcę dać ten środek jakby. Możemy dać... chociaż nie wiem, że... bo w 40 rund to co tam może ciężkiego być? A, tutaj tylko, że szybkie te balony są. I przy 40... a, już teraz jest. To przegraliśmy. No. 150. Dobra, trzeba tą artylerię ulepszyć. A tą fabrykę kolców to olewamy na razie. Czyli dajemy... o tak. Zakamuflowanych chyba nawet nie było. Możemy... co tu możemy jeszcze dać? No w sumie dam to, bo tego Moaba to chyba mocno to będzie rozwalało. Tylko na Moaby co jest lepsze? Te rakiety właśnie? Czy... nie wiem, góra, bo góra jest niby pod damage. Ale pójdziemy chyba 2-2 i dalej nie będę tego ulepszał. Tu sporo kasy na to wydałem, niepotrzebnie. Dobra, teraz damy po prostu drugi statek, tylko w górę pójdziemy, żeby szybciej strzelał. A samolot na razie też olewamy. W sumie nie ma co na dłuższą grę jakby się szykować, tylko te 40 rund przejść i koniec. A dobra, drugi. No, szybsze strzelanie i chyba damy jeszcze to, żeby w razie co zakamuflowane balony rozwalało. Chyba przy 20 był ten Moab takiego. No i dobra, tu za 2,5 koła to już chyba nie ulepszymy.
Bo teraz pójdę w snajpera raczej. Nie ma jak go postawić, dobra. Dajemy go tutaj i tyle. Chyba nie będę w Noctowizor szedł, tylko dwa razy góra i dół. No i zaraz chwila prawdy, bo tylko tutaj mam obronę. Jak przejdzie ten Moab dalej, to znowu pogrzę. No snajper chyba nie da rady mu. Okej. I... Co jest? Aż tak? Chwila. A jak możemy te małpki zmodyfikować? Co tu mam? Tu nie ma nic ciekawego tak naprawdę. A, mogę zmienić? Mogę go zmienić? Chyba nie. Albo nie wiem jak. Ale mogę jakąś małpkę dodać. Nie, nie wiem jak to działa tak naprawdę. A, chyba dlatego, że już jakbym zacząłem, mogę to zrestartować? O, jest. I to na łatwym. Dobra, to tu dajmy sobie... Dajmy jego, od razu będzie nam kasę generował. A tutaj... Kurczę, no może... To usuńmy, a dajmy to. To i jeszcze to. Też nie, miejsca i tak mam siedzące. To oddawać wszystko. Dobra, teraz musi się udać. Mamy 20 rund na zarobienie kasy, dlatego od razu Benjamina daję. No i tutaj chyba tak samo, bo... Jak działa, to po co to zmieniać? Dalej tutaj? O kurde. Możemy eliminować Moaby. 4 koła. Dobra, zbieramy na to. Zakamuflowanych tu w ogóle nie było. To nawet chyba nie ma co na dół iść. Chyba, że później będą i będzie nieciekawie. Ej, dobra. Przez te 20 rund Benjamin się zwróci, jeszcze zarobi dla nas. Kończy się, że cały odcinek będzie z pierwszej wyspy i nie przejdziemy. Nie no, jak tak będzie, to nie nagram tego, nie wrzucę. Najgorzej, że tu chyba nie mamy jak zeslowować. Bo żadna małpa tutaj nie ma slowa chyba. Okej, dajmy to. O, i damage chyba zamiast zasięgu. To będziemy mogli użyć, więc już będzie git. A już się zwrócił tak naprawdę. To możemy tu jeszcze dać. Czy snajper się przyda? Jak dwa razy górę ulepszymy, to może tak. Ale chyba lepiej pójść tutaj w to. Teraz chciałbym ulepszyć. Dobra, i teraz zbieramy kasę. Jak się nie uda uzbierać 4K, to walimy w tą małpkę ile się da. I ulepsza, i użyjemy umiejętności, może to coś da. Kurde, chyba się nie uda. Dobra, powolnijmy. No, nie wyjdzie. Nie mogę harpuna użyć. Teraz? O kurde, ale safe. Nie no, git. Dobra, czyli... Moaby na mnie straszne. To... To tu może... Tu już nie ulepszymy, no nie mamy jak. Ale tutaj trzeba. O kurde. To nas zaskoczył trochę. Pyk. No i dobra. Pojedynczy nam... Pojedynczy nie przeszedł, ale drugiego rozwalmy w razie co. Nie no, git jest. To tak naprawdę nie wiem, czym tu rozwalić to, gdyby nie to. Bo zbyt tankowate. To jest chyba, nie wiem, najłatwiejsza metoda, żeby to przejść. A, czy chcemy... No szybko strzelność, dobra. Wydaje mi się, że tak powinniśmy do końca przejść. Jednego sobie weźmy. No i git. Może damy jeszcze samolot. No dajmy, czemu nie? Tu damy jeszcze samonaprowadzające. Powinno być git.
No i mamy. Chyba zakamuflowane, bo tak pojedynczo idą. No i w sumie, gdyby nie Benjamin, to nie wiem, czy byśmy zarobili na tamten statek. Może jakoś. Oj. Nie, co jest? O, coś mi się... Nie wiem, czemu to ustawiło. Szybkostrzelność? Nigdy nie zawodzi. 4 rundy. Ciekawe, czy będzie ten czerwony. Dajmy w razie co. Może akurat nas uratuje. Pod koniec. No i jeszcze dołożymy może taka ostatnia linia oporu. I tu dajmy to, jakby zakamuflowanych było jakoś sporo. Chociaż on chyba da radę. Okej, ostatnia runda i co będzie? Jeszcze chwila. Nie, zdążyłem na ten niebieski. Dobra, czerwony da radę wessać? Łatwiutko. Dobra, kontynuujemy od razu. Następna wyspa. Ale szybko płynie. A, trzeba zapłacić, żeby to usunąć. Kurde, tutaj powiem wam. Trzeba grać znowu statkami. Dajmy tutaj. No i zobaczmy w ogóle, jak to będzie szło. Na razie git. 60 rund tutaj. Czyli ostatnie będzie miało 80 pewnie. Ulepszmy w razie co. I snajper? Dobra. Tutaj trzeba będzie chyba snajperami pograć. I zmieści tu się raczej jeszcze lotnisko. Tylko na Benjamina chciałbym jak najszybciej uzbierać. Mogłem nawet jednego nie kupować, ale już trudno. Chociaż sedam. Runda szybciej Benjamin to i tak nam zwróci za tego. Dajmy tu szybkie strzelanie, tak w razie co. I gorący strzał, to już ołowiane nam nie są groźne. Tutaj jeszcze noktowizor i powinniśmy być do 20 rundy bezpieczni. Tylko musimy tutaj środek ulepszyć, bo jak będzie ten ceramiczny Moab, to znowu będzie problem. 6 rund, 4000. No raczej uzbieramy. W razie co możemy się uratować. 350 to. Jakby brakowało, to można. Benjamina wolałbym nie sprzedawać. Ale jak będzie wybór sprzedać go albo przegrać, no to go sprzedajemy po prostu. Chyba, że tu nie będzie w 20 rundzie, bo wydaje mi się, że trochę inne balony idą. Tych serduszek chyba nie było wtedy tak wcześniej. Okej, nie ma. Czyli tutaj dajemy szybkostrzelność. No i drugie to. Może dalej. Dobra. I niech będzie tak. Ale i tak chcę to ulepszenie dać, tak jakby Moab jakiś silny leciał. No i dobra, mamy to. Może w 40 rundzie właśnie być jakiś mocny Moab. A teraz... W sumie... dajmy lotnisko, zmieści się? Zmieści. O, tylko jedno. Dobra. Tu chyba będziemy w górę... Nie, w dół pójdziemy, a drugie drzewko... Podajmy z tym ananasem, niech sobie tu lata. Okej, i to już zostawiamy tak jak jest. Tu jeszcze ulepszymy tylko snajpera. Ta małpka też już zostaje. A tu nie wiem, chyba nie będziemy drugich piratów dawać. Dajmy helikopter jeszcze. A nie, nie zmieści się tutaj. Szkoda.
go sobie trochę podekspił. Brakuje mi tam kilku drzewek. A jak się nie da, to trudno. Tu wyekspione. Tutaj tak samo. Dobra, dajmy tutaj to po prostu. No i tak samo inteligentne. Pyk. No i co teraz? Możemy dodać w sumie snajpera, bo tego już nie zmieścimy, chyba że... A zobaczmy, czy tu się zmieści. Zmieści się, dobra. Podajmy helikopter. A co tu lepiej dać? Tam szybsze przerzutki. Okej, i tutaj pójdziemy teraz góra-dół. Żeby miał mocniejsze walnięcie, ale też tu automat pójdziemy tutaj. I myślę, że już nawet z tym, co teraz mamy, wygramy do tej 60. rundy. No i dobra, to teraz tylko czekamy. Tutaj ulepszenie, 3 koła, no to jeszcze to damy. To w sumie jak i tak czekamy do tej 60. rundy, idę się napić. Jak przyjdę i będzie przegrana, to tragedia. Ej, zdążyłem. A w ogóle ten statek, bo tu jest napisane eliminacja Moaby, to tego nie... zielonego i fioletowego chyba nie łapię, bo to by było zbyt OP. Jakby tego fioletowego łapał, to byłoby za łatwo. W sumie, jak naspawnić tych statków, to nawet żeby tego ołowianego Moaba łapał, co jest zakamuflowany, i po prostu kliknąć sobie 10 razy to. No i druga wyspa ukończona. Robimy trzecią i będzie nagroda. Chwila, jak to działa? Nagrody 15 i to jeszcze osobno jest 15, ale to chyba już tylko 15, a nie 30. Nie wiem. Okej, trzecia będzie chyba najtrudniejsza. A nie, 40 tylko? Dobra, to dajmy tak. Się nie zmieści, dobra. Się tylko jedna małpka zmieści, dajmy jego. Nie będzie przeszkadzał raczej. I tutaj od razu lecimy z tym. No i dajmy w zakamuflowane, bo jak 40 rund tylko, to nie wiem, czy będzie ciężko, czy o co chodzi. Ale od razu idziemy w środek tutaj. Teraz w sumie do tej 10. rundy chyba damy radę, nie? A, chwila, tutaj już jest chyba drożej. Dajmy drugiego, tylko pójdziemy tutaj w szybsze rzutki. Tak, droższe są upgrade'y. No i same małpki, bo tam snajper kosztował 300. Ten nie wiem ile kosztował. 2200 coś. Ale dobra. To powiedzmy, że w 20 rundzie znowu będzie ten Moab ceramiczny. Ale jak tak będzie, to damy radę, zdążymy uzbierać. Tylko że jak będzie w, nie wiem, w 15 rundzie, to może być ciężko. Wtedy selamy tą małpkę raczej od razu. Dajmy tej małpce może ten zasięg, bo nic nie robi, nawet zasięgu do nich nie ma, ta za szybko rozwala. A, tutaj to i dopiero będzie to. Ten, że już mamy to odblokowane. 5 koła to kosztuje. Wcześniej kosztowało ile? Chyba 400, czy tak? Początek 4000. 15 runda. Uzbieramy raczej. Jeszcze tu mamy 1200 do sprzedania w razie co. I jak ulepszymy, to idziemy tak samo chyba w snajpera. No i może tą fabrykę tu na końcu damy. I dobra, tu będzie trzeba teraz w razie co zwolnić. Tak. Sprzedajemy, no. I pyk, wracaj. A, dajmy tutaj. No, żeby zakamuflowany zabijał w razie co.
Ej, dajmy tego snajpera. Chwila, snajper. Poradź sobie. A to już i tak końcówka, ostatnia wyspa, więc... Możemy chyba trochę HP stracić, bo nie pamiętam jak to działa. Jak na pierwszej wyspie stracimy trochę HP, to chyba na drugiej już mamy właśnie obniżone. Jakbym pierwszą wyspę skończył 125, to drugą bym zaczął mając 125. Chyba, że źle zapamiętałem, albo to w innym trybie było, bo coś takiego kojarzę. Dajmy to. Okej. O, tutaj... Powiedzmy... Okej, on mi trochę HP odnawia. Więc takiej bardzo tragedii nie ma. Ale tu, o, dajmy to i teraz przeżyjemy raczej. I może jeszcze jedna małpa tutaj. I damy winogrono. Bo to jest taki obszarowy atak, więc warto to mieć. To podpalenie też jest dobre, bo właśnie pali jak klej, że tam zżera je. Pyk. I chyba koniec. Nie, dwa są. Ej, przypał. O, tutaj może? Git. Rób. Tyk. I jesteśmy w domu. Tu jeszcze damy to działo artyleryjskie. Może samolocik da radę upchnąć? Jest. I pyk, elegancko już jest. Czerwonego wciągniemy sobie. W sumie jak ten, Urgot na ulcie w LoLu. Nie, no i mam czarny ekran. Zwolnię grę, bo jak będzie ten ceramiczny leciał, to ja nawet nie wiem gdzie kliknąć, żeby go wciągnąć. Nic nie widzę teraz. Ale to już chyba na każdym odcinku, w każdej grze mówiłem i coraz częściej to się dzieje. Chyba, że nie wiem, odepnę kabel i podepnę pod inne wejście. O, i zaraz będę miał już ogarnięte i jest, już widzę. Dobra. Pyk. Wciągam. O, dobra. Prawie się oszukałem i wciągnąłem tego ceramicznego, ale wyszło dobrze. Odyseja zrobiona. Jakąś tam moc dostaliśmy, ten basenik. I tu kończone, to teraz musimy zrobić to. Czemu to jest? Na umiarkowanym jest 10 trofeów, a tutaj 15 było. Dobra, zobaczmy tylko jeszcze. O, jakieś upgrade'y. Znaczy achievementiki. Nie wiem, czy widać tutaj w Steamie, albo słychać pikanie, jak dostaję te osiągnięcia. Okej, 30. Tego żółwia bym chciał, fajnie wygląda. Kapibara też jest fajna. To jest tanie, ale tego nie chcę raczej. Coś sobie kupimy na pewno, tylko muszę zbierać. One chyba nie znikają. A, to jest awatar. Dobra, w tym odcinku tyle. Dzięki za obejrzenie i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!